Witam Was w Starej Dąbrowie, koło Stargardu Szczecińskiego. Jest to moja rodzinna wieś. Tutaj mieszkam i chodzę do szkoły. Mam na imię Paweł. Chciałbym opowiedzieć Wam o swoich wakacjach. Zwłaszcza jeśli myślicie, że wakacje na wsi muszą być strasznie nudne. W tym roku było całkiem inaczej. Na wieki wieków, amen. Gdzie ksiądz idzie? Idę odwiedzić Pana Jezusa. Możemy iść z księdzem? A chcecie? Tak! To chodźmy, czeka na nas wszystkich. Chodźcie, chodźcie. Tutaj często do Niego przychodzę, aby z Nim porozmawiać. Często przychodzę, bo wiem, że Pan Jezus oczekuje takich spotkań. Mam ze sobą Pismo Święte. Jest napisane, że kiedy w Kościele czyta się Pismo Święte, to przemawia do nas sam Bóg. Posłuchajcie fragmentu z Pisma Świętego, wziętego z Ewangelii świętego Mateusza. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus powiedział do swoich uczniów: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. O, Pan Jezus wysłał tylko 12 apostołów, a zawojowali dla Niego cały świat. Bo była to Ewangelia miłości, a nie nienawiści. Proszę księdza. Słucham. Kiedyś Pan Jezus posłał 12 apostołów. A czy dzisiaj kogoś posyła? Przecież tak wielu ludzi go nie zna i nie kocha. Pewnie, że Pan Jezus posyła ludzi do głoszenia Bożego Słowa. Jest przecież obecny w swoim kościele. Czy tylko posyła księży i siostry zakonne? Nie, nie tylko. Posyła też i innych ludzi, na przykład waszych rodziców. Wasi rodzice zobowiązali się w czasie swojego sakramentu małżeństwa i waszego chrztu świętego przekazać dzieciom wiarę w Pana Boga, nauczyć Go kochać. Jak to dobrze, że dobry Bóg dał nam tak dobrych rodziców. Ale chyba nie zostawił ich samych w tym trudnym zadaniu? Nie. Po to Pan Jezus ustanowił sakramenty, aby rodzice mieli siłę do wypełnienia tego bardzo trudnego zadania. A co z dziećmi? No właśnie, co z nami? Czy Jezus też nas posyła? Pewnie, że tak. Chodź do mnie, Jasiu. Ten sznurek to jakby linka wiążąca nas z Panem Bogiem na całe życie. Jesteśmy związani z Nim
od naszego Chrztu Świętego. Pan Jezus związał cię z sobą w czasie chrztu. W ten sposób. I prowadzi cię przez całe życie. Mówi ci, idź w lewo i wtedy... Idę w lewo. Mówi ci, idź w prawo. Idę w prawo. Mówi ci, czci ojca swego i matkę swoją. I kochaj ich. Kto by chciał zadać jeszcze pytanie Jasiowi? Mówi ci, nie kradnij i... Nie kradnę. Mówi ci, pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił i w każdą niedzielę idziesz... Do kościoła. Jednak nie wszystkie dzieci pamiętają o tej wielkiej godności, którą otrzymały od Pana Boga w czasie chrztu. I w czasie wakacji zupełnie o nim zapomniały. Dlatego Pan Bóg posyła takie dzieci jak Jasiu, aby im tę bardzo ważną sprawę przypomniały. Niech na przykład Grzesiu będzie takim dzieckiem, które zapomniało w czasie wakacji o Panu Bogu. Jasiu, co byś powiedział Grzesiowi? Grzesiu, przychodzę w imieniu Pana Boga i mówię ci to, że Pan ciebie kocha. Ja też go będę starał się kochać. Przykład Grzesia pociąga inne dzieci. I w ten sposób coraz więcej dzieci przypomina sobie o tym, że Pan Bóg o nich pamięta, że ich kocha, że ciągle muszą pamiętać o tym, że są dziećmi Bożymi. A Jezus jest szczęśliwy, że ma takich małych apostołów. Mam pomysł, bądźmy apostołami Jezusa. Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł. W czasie wakacji możecie zrobić tyle dobrych uczynków, by być Jego prawdziwymi apostołami. Kończymy nasze spotkanie z Panem Jezusem w kościele. Udamy się do naszych dalszych wakacyjnych zajęć i zabaw. Kiedy ludzie przychodzili do Jana Chrzciciela, aby słuchać jego mądrych rad, jakie wskazania otrzymali? Żołnierze nie otrzymali polecenia, aby zostawić wojsko, ale Jan powiedział im, żeby nikogo nie krzywdzili, ale bronili skrzywdzonych, by będąc żołnierzami czynili dobro. Jan Chrzciciel radził, by ludzie umieli się podzielić z innymi tym, co mają. A Jezus powiedział, kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, co nie ma. Zbierający podatki usłyszeli, zbierajcie tyle, ile wam wyznaczono. Mieli to wszyscy zrobić, aby przygotować się na przyjście Jezusa. Ciekawa jestem, jaką radę dałby nam dzisiaj Jan Chrzciciel? Słuchajcie, co dobrego możemy zrobić w czasie tych wakacji? Mam pewien pomysł. Chodźcie.